wydarzenie, którego gospodarzem jest Młodzieżowy Dom Kultury, to nie tylko sejmik, bo połączył to pan dyrektor Curry z obchodami 65-lecia istnienia tej zasłużonej dla miasta placówki. Zatem serdecznie witam wszystkich tych Państwa, którzy pracowali, pracują i marzą o tym, żeby pracować w Młodzieżowym Domu Kultury, jak też dzieci i młodzież podążających na codzienne zajęcia do tej placówki. Witam bardzo serdecznie. I chcę wyrazić swoją radość i dumę, że udaje nam się co roku spotkać i w sposób pożyteczny spędzić czas na obradach, warsztatach, a także zwiedzaniu miejsc pięknych naszej ojczyzny. Jesteśmy razem, by rozmawiać o sposobach, metodach doskonalenia, wzbogacania pracy wychowawczej i edukacyjno-kulturalnej dzieci, młodzieży. Jest taki dom w Świdnicy przy ulicy Nauczycielskiej, w którym już od 65 lat świdnickie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, szlifować talenty, zawiązywać swoje przyjaźnie. Jednak ten dom bez tych dzieci, bez nauczycieli, instruktorów, bez dyrektora, bez pracowników administracyjno-obsługowych byłby tylko bezdusznym budynkiem. Z okazji dzisiejszego, jutrzejszego jubileuszu wszystkim pracownikom obecnym i tym, którzy pracowali w Młodzieżowym Domu Kultury, a raczej bym powiedziała nie pracownikom, a zapaleńcom, ludziom pełnej pasji, dziękuję za kształtowanie charakterów młodego pokolenia. Dziękuję za Państwa pracę. Panie dyrektorze, trwa ogólnopolskie sympozjum pedagogiczne. Jaki jest jego cel? Od dawna dojrzewała w nas myśl, mówię nas, dyrektorów tego typu placówek jak Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Młodzieżowe Domy Kultury i Pałace Młodzieży, że to, co się dzieje z naszym językiem ojczystym, to jest już bardzo drastyczna forma niszczenia naszej kultury, naszej tożsamości. Zatem chcemy się temu przeciwstawić najlepiej, jak potrafimy. W programach wychowawczych, poprzez kształtowanie w młodym pokoleniu szacunku do tegoż języka i poprzez wyrażanie szacunku do innych poprzez język polski, czysty, nieskalany, bez naleciałości, brudów, slangów i chodnikowej płyty. Taki jest główny cel. Na ten temat będziemy dyskutowali, obradowali. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przygotował własny program wychowawczy do prezentacji dla kolegów z całej Polski. Nad tym będziemy się zastanawiali i poprzez uchwałę 23 Sejmiku chcemy wprowadzić ten temat w życie i w programy wychowawcze tego typu placówek w całej Polsce. Sympozjum będzie trwało 3 dni. Jaki jest jego program? Jutro od rana mamy warsztaty w 4 grupach tematycznych. To są warsztaty taneczne, muzyczne, warsztat historyczny dotyczący grup rekonstrukcyjnych i warsztaty ceramiczne. To kolejna płaszczyzna wymiany doświadczeń. Kolejne obrady po obiedzie i uczestnicy przyjeżdżają do Świdnicy, do teatru na koncert z okazji 65-lecia naszej placówki. Tradycyjnie akcentujemy kolejny jubileusz dokonaniami naszych dzieci, naszych zespołów artystycznych, specjalnie napisany scenariusz i koncert o 17:00 jutro w teatrze. Panie dyrektorze, jak już Pan wcześniej wspomniał, w tym roku Młodzieżowy Dom Kultury obchodzi 65-lecie istnienia. Jakby Pan miał podsumować w kilku zdaniach te 65 lat, to jakie by były Wasze największe osiągnięcia? Na pewno to, co zauważyli moi koledzy przyjeżdżając do Świdnicy. Różnymi środkami lokomocji podążali do MDK-u i największe dokonanie to jest utrwalenie naszej pozycji w środowisku lokalnym. Nie było takiego kolegi, który pytając o siedzibę MDK-u nie otrzymałby od młodego człowieka, od starszej osoby
konkretnego wskazania. To jest cała rzesza talentów, które mieliśmy jako nauczyciele wielką przyjemność szlifować. I to jest wreszcie utrwalanie tego, co możemy nazwać wspomaganiem procesu kształcenia w szkołach, wspomaganiem procesu wychowawczego i wspomaganiem rodziny w tymże wychowaniu młodego pokolenia. A jakie plany na kolejne lata? To trudne pytanie. W dobie właśnie rozkręcającej się kolejnej reformy oświaty jest to pytanie bardzo trudne. Oby nam dane było w tych zmianach uczestniczyć.